Pytanie krótkie, naprawdę krótkie, na tym temacie, bo czym jest cjentyzm? Następnie, czym jest cjentyzm w badaniu świadomości, a może jeszcze pośrodku, co rozumiemy poprzez świadomość. I tak oto, cjentyzm, według jednej definicji, jest to ideologia nauki oparta na konstruktywnym dla nauki założenia naturalizmu, ewolucjonizmu i racjonalności powstała w drugiej połowie XIX wieku, opierające się na dwóch tezach. Przekonanie o wyższości poznawczej, tak zwanej nauczyni, nauczycielu, nad naukami humanistycznymi. W czymże ta wyższość ma się przejawiać? Następujący cel. Ogólności, uniwersalności, mocy eksplanacyjnej i prewidystycznej, kumulacji wyników, usystematyzowaniu, unifikacji, spójności, czy też empirycznej weryfikacji. Drugim z założeń jest założenie następujące. Przekonanie o zasadniczej jedności wszystkich nauk i taki praktyczny zabieg naturalizacji humanistyki właśnie dla spełnienia postulatu jedności naturalizacja to zabieg polegający na umieszczeniu danej dziedziny w ramie eksploatacyjnej, w której każda akceptowalna własność zachowuje ciągłość z własnościami uznawanymi przez nauki przyrodnicze. Poprzedni slajd pokazywał nam taki duży znak zapytania. Przy drugiej odpowiedzi na pytanie o to, cóż rozumiemy pod pojęciem świadomość. Zdajemy sobie sprawę z tego, że próba odpowiedzi na to pytanie wykracza poza możliwość wystąpienia, dlatego też skupię się tylko i wyłącznie na jednym z rodzajów świadomości, tak zwanej świadomości zjawiskowej, tym bardziej, że problem naturalizacji świadomości to jest problem, w moim odczuciu, naturalizacji świadomości zjawiskowej właśnie. I czymże ta świadomość jest? Odnosi się ona do subiektywnego przeżywania wrażeń, odczuć czy też postrzeżeń, odejmuje zatem jakoś wiele cech charakteryzujących się życie. Łączy się z problemem twarzy, po którym było głośno i głośno. Hasłowo związane z nagrodzkim pytaniem, jak to jest. Jak to jest być niepewnym, jak to jest być świadomym, jak to jest być po prostu, tak? Przykładem świadomości zjawiskowej jest świadomość wzrokowa. Mówiąc o naturalizacji świadomości, czy o scjentyzmie w badaniu świadomości, przyjmuję założenie, że ona staje się przedmiotem badań naukowych. Tak? I jest ona przedmiotem tak badań psychologicznych, socjologicznych, neurologicznych, komunistycznych czy etnicznych chociażby. Ale jest także przedmiotem badań filozoficznych. I tutaj mówimy o trzech odmianach scjentyzmu w badaniu świadomości. W scjentyzmie standardowym, niestandardowym, ani scjentyzmie finansowym. Przez scjentyzm standardowy rozumiemy właśnie wspomniane szkolenie naukowe badanie świadomości wiążące się z translacją założeń filozoficznych na temat translacją założeń filozoficznych, między innymi na temat świadomości na język nauczyciel. A także z wyjaśnieniem założeń filozoficznych przy użyciu nauk przyrodniczych. Co to jednak znaczy? Czy przez scjentyzm w badaniu świadomości możemy rozumieć kolokwialne ujęcie grzebanie mózgu świadomości czy świadomości mózgu? Badanie organoleptyczne? Tutaj chyba na przykładzie leczerku, ale nie mam pewności. Czy może wystarczy nam do badania świadomości, przeprowadzenie czy zbadanie elektrofizjologicznej aktywności mózgu?
diagnoza neurologiczna. To jakby to miało znaczyć, ale nieco bardziej poważnie. Naukowe badanie świadomości, zdjęcie z badania świadomości, naturalizacja, o której wspomniałam, sprowadza się często do założenia, że możemy zbudować pewnego rodzaju teoretyczny model oparty na funkcjonalno-obliczeniowej teorii umysłu. Zdajemy sobie sprawę z tego, że niewiele nam to jednak tłumaczy. Czy znaczyłoby to tyle, że zbadać musimy chociażby mechanizm pamięci, świadomej i nieświadomej percepcji, przypominania, uczenia się, zmysłowania, czy może procesy spontaniczne autoautomatyczne, a może dowodzone pojawy nieświadomości. Z całej tej listy najbardziej tajemniczo brzmi ten ostatni punkt, neuronalny podlegający świadomości, dlatego chwilę się na tym skupić. I kilka wyników. Neuronalny podlegający świadomości. Dobrze, to widać od Mersa. Neuronalny podlegający świadomości to stan neuronalny, który bezpośrednio koreluje ze stanem świadomym lub bezpośrednio generuje świadomość. Zdaniem Flicka i Mocha, neuronalny korelat świadomości to długotrwale istniejący zespół komórek nerwowych układu wzrokowo-wzgórzowego, którego aktywność ukazuje synchronizację. I tutaj znana nam wszystkim hipoteza 40 Hz i problem zadania wrażeń. Wspomniałam kilka słów na temat standardów. Przypomnijmy sobie jeszcze ten podział, bo mówiłam o wstępnie badania świadomości i ten podziale na standardowy i niestandardowy. O standardowym już kilka słów było, teraz czas na niestandardowy. Nazywamy inaczej transnaturalistyczny. I znowu pojawi się na jakie są główne założenia? Poszukujemy tak zwanej fundamentalnej teorii, która będzie próbą odpowiedzi na naglący Chalmersa tak zwany trudny problem świadomości, tak? A która jednocześnie stanie się próbą uzgodnienia wyników badań nad świadomością z interpretacjami fizyki, z interpretacjami fizyki kwantowej. Kilka słów na temat Chalmersa. Trudne, łatwe problemy świadomości. To wprowadzona przez niego dychotomizacja. Wśród łatwych problemów wymienia się przetwarzanie przez mózg informacji, generowanie zachowań na podstawie uzyskanych informacji, integracja poszczególnych informacji w mózgu oraz tworzenie raportów werbalnych o stanach wewnętrznych. Natomiast wprowadzone już trudne problemy świadomości. Wyraża się pytanie, dlaczego procesowi przetwarzania informacji przez mózg towarzyszą świadomym przeżyciom, tak zwany problem pary, tak? Co czują widząc czerwoną przestawkę? A co widząc, co czują widząc przestawkę w czekoladzie? Z poprzednim podziałem wiąże się kolejny podział prowadzony przez Chalmersa, psychologiczny, o tyle istotny, bo wskazuje nam na niemożność redukcyjnego podejścia, czy zredukcyjnowania trudnego problemu z badania świadomości. Umysł fenomenalny związany ze świadomymi życiami i umysł psychologiczny związany z zachowaniem. To tylko taki krótki przykład dla zarysowania problemu. Wspomniany w tym kontekście argument przeciw
Mam taką ogólną uwagę, to znaczy nie wiem, czy dla filozofii nie byłoby lepiej zejść z poziomu takiej analizy pojęciowej, gdzie mamy 30 stanowisk, między którymi nie idzie nic ustalić, czego poprzedni moim zdaniem wykład był tego żywym przykładem, tylko zejść na poziom tego, co King Sterne czy Peter Godfrey Smith nazywa filozofią przyrody, wziąć jakąś skromną definicję świadomości, na przykład Gregorego, że świadomość to jest hipoteza na temat sytuacji, w której się znajdujemy, i zobaczyć, jak to pracuje. Problemem Chalmersa czy McGeeda jest to samo, co problemem Husserla, że de facto nikt nie rozwinął programu badawczego inspirowanego tymi ludźmi. Natomiast definicją Gregorego, w tym roku się okazała świetna książka Petera Wellsa, wydana w Princeton, How Ancient Europeans Solved the World, gdzie jest cały paradygmat z archeologii kognitywnej wykorzystującej definicję Gregorego, to pracuje. A nauka, jak nie pracuje w praktyce, to te wszystkie definicje są po prostu niewiele warte. Kontroluję tutaj odpowiedź dla naszych filozofów, ale zapytam się tutaj o tej sekcji. Tak, no to jest tak od lat. Nie ma, a jesteśmy w niedoczasie. Serdecznie dziękuję.